I często o tym nie myślą, a już w szczególności tego nie nazywają, ale to jest także część polskiej wolności, bo w wielu krajach europejskich wchodzenie do lasów jest bardzo trudne, często zupełnie niemożliwe. Polak może sobie pójść do lasu na grzyby czy z jakichś innych powodów, bo lasy są wszystkich, są wspólną własnością, ale jednocześnie są też potężnym zasobem przyrodniczym i potężnym zasobem gospodarczym, często niedocenianym, bo to jest nie tylko drewno, to są także różnego rodzaju kruszywa, to jest runo leśne. To razem wziąwszy jest bardzo okrągła suma każdego roku, jeżeli się to w odpowiedni sposób eksploatuje. I jednocześnie trzeba powiedzieć, że Lasy Państwowe są takim bardzo łakomym kąskiem. Już od wielu lat trwają próby ich przejęcia, ich prywatyzacji od razu, ale bo częściowo, krok po kroku. Bo to po prostu wielkie pieniądze, albo wielkie pieniądze wprost poprzez na przykład sprzedaż drewna, czy tych kruszów, czy runa, ale to jest także wielki zasób, który może służyć jako gwarancja dla kredytów bankowych. O tym też pamiętajmy. I to naprawdę wielki. Tutaj można by pożyczyć naprawdę ogromne pieniądze, liczone w wielu miliardach złotych, gdyby ktoś dysponował tymi lasami albo przynajmniej ich poważną częścią. I te zamachy trwały z wewnątrz, a dzisiaj mamy do czynienia z takim zamachem z zewnątrz, to znaczy ze strony Unii Europejskiej, która chce zaliczyć lasy do tych dziedzin, gdzie mamy tak zwane kompetencje dzielone, co w istocie oznacza przede wszystkim kompetencje Unii Europejskiej, a jeżeli Unii Europejskiej to Bruksela, jeżeli Brukseli to oznacza Niemiec. Czyli krótko mówiąc, w Polsce polskie lasy byłyby przynajmniej w wielkiej mierze pod niemiecką kontrolą. I oczywiście to także podważa ich status, ich historyczny, bo przecież Lasy Państwowe to polski pomysł, powstały na początku naszej niepodległości. Podważa ich status i naraża je na najróżniejsze niebezpieczeństwa. W tej chwili mówi się o wyłączeniu 1/3 Lasów Państwowych z przedsięwzięć gospodarczych, co by oznaczało no, ogromne zagrożenie dla ich funkcjonowania na tych obecnych zasadach, które im nie grożą, bo w Polsce powierzchnia lasów się ciągle zwiększa. Jest w tej chwili także tendencja do tego, żeby zwiększyła się ilość zwierzyny w lasach. Mamy też bardzo wiele innych roślin, które są w dalszym ciągu, w tym tych użytecznych dla ludzi, no jak na przykład grzyby, których też to jest co prawda zależne od roku, ale naprawdę nie braknie. I musimy to zagrożenie odpierać. Kiedyś odpieraliśmy je, mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, kiedy byliśmy w opozycji. Nawet ja sam byłem swego czasu pełnomocnikiem takiej grupy leśników, która broniła Lasów Państwowych jako poseł na Sejm. Dzisiaj robimy to jako rząd i chcemy to robić dalej, ale potrzebne jest do tego nasze zwycięstwo wyborcze. Ale jednocześnie sprawa Lasów Państwowych jest wycinkiem szerszego, znacznie szerszego problemu. Rządy Platformy Obywatelskiej to między innymi oznacza prywatyzację. Ta prywatyzacja nigdy nie została przez nich skrytykowana, nawet wtedy, kiedy miała charakter dziki, no, niszczyła po prostu polską gospodarkę i niszczyła życie bardzo wielu Polaków, bardzo wielu polskich rodzin, a tym bardziej oczywiście nie krytykowali nigdy prywatyzacji z ich własnych czasów, to znaczy wtedy, kiedy byli przy władzy. Dostali za te wszystkie sprzedane zakłady ledwie 56 miliardów złotych. Nie wiadomo, co się z tymi pieniędzmi stało. Mieli nieustanne kłopoty, jeżeli chodzi o finanse publiczne. Przejęli także OFE, 100 kilkadziesiąt miliardów. Były wyższe niż dzisiaj podatki. Korzystali też z dywidend z własności państwowej w nieporównanie większym stopniu niż myśmy korzystali, no ale żeby mieć pieniądze, będąc przy władzy, to trzeba umieć rządzić i trzeba umieć tych pieniędzy pilnować. Oni tego nie potrafili. Dlaczego? Mam nadzieję, że Zostanie to wyjaśnione i przez historyków, i może przez różnego rodzaju służby państwowe, może także przez wymiar sprawiedliwości. Ale to jest obiektywny fakt, który można pokazać na liczbach. Czyli kiedy tu jestem, kiedy mówię o lasach państwowych, to mówię także o problemie prywatyzacji. To jest jedna ze stawek tych wyborów. My bardzo wyraźnie mówimy, nie prywatyzacja, tylko repolonizacja. A oni w dalszym ciągu mówią prywatyzacja. I to jest różnica zupełnie zasadnicza, przy czym jeżeli chodzi o tą naszą repolonizację, to także jest zamysł repolonizacji polskich mediów, polskich albo polskojęzycznych. One oczywiście w jakiejś mierze mogą należeć do zewnętrznych właścicieli. Nie stawiamy tutaj jakiejś granicy nie do przekroczenia, ale to nie może być tak jak w tej chwili, że ogromna część mediów w Polsce należy do jednego sąsiedniego kraju, czyli do Niemiec, bo po prostu to ogranicza realnie rzecz biorąc naszą niezależność. Niezależność we wszystkich aspektach, ale także w tym aspekcie wyborczym, z którym mamy dzisiaj dosłownie w tych dniach do czynienia. I to musi także się zmienić. Ja to już mówiłem od wielu lat, wtedy wybuchały straszne awantury, straszne protesty, że to w ogóle jakaś straszna sprawa, że chcemy, żeby w Polsce były polskie media. Natomiast jak w Niemczech próbowano sprzedać amerykańsko-angielskiej firmie jedną niezbyt ważną gazetę, to wybuchła gigantyczna awantura i ta gazeta nie została sprzedana. To jest właśnie ta asymetria tych stosunków. My chcemy mieć także z Niemcami dobre stosunki, ale na zasadach symetrycznych, a nie na asymetrycznych. I wiemy jednocześnie, że w Polsce jest wielu ludzi, którzy tego nie rozumie i nawet taką asymetrię akceptuje, uważa się za gorszych. No my uważamy się za nie gorszych, a może nawet biorąc pod uwagę, że nie popełnialiśmy w historii takich zbrodni, jak oni popełniali, i nie byliśmy tak szaleni jak oni, popierając na przykład Hitlera, bo to było szaleństwo nie tylko przeciwko innym narodom, ale także szaleństwo przeciwko narodowi niemieckiemu. Czyli krótko mówiąc, nie mamy w naszej historii takich incydentów. Mamy różne inne złe wydarzenia, jak doprowadzenie do rozbiorów Polski. Nie tyle zgoda, ale taka polityka, która w ostatecznym rachunku do tego doprowadziła. Ale to nie było czynienie krzywdy innym, tylko krzywdy sobie. Więc mamy tutaj, powtarzam, jeszcze jedną taką bardzo wyraźną granicę między nami a Platformą Obywatelską, ale każdy głos na partię opozycyjną, dzisiaj coraz więcej o tym wiemy i dzisiejszy dzień przyniósł tu nowe informacje, to jest w gruncie rzeczy głos na Platformę Obywatelską i głos na Donalda Tuska jako premiera, jako realizatora obcych interesów w Polsce. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo, my tempa nie zwalniamy. U nas pełna mobilizacja i już za godzinę spotykamy się na wiecu wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Sandomierzu. Serdecznie państwa zapraszamy do Sandomierza. Spotkajmy się na rynku w Sandomierzu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.